będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica Dariusz Pogorzelski witam państwa i zapraszam na polski punkt widzenia zaproszenie do naszego programu przyjął pan Marcin Mastalerek rzecznik klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości witam pana szczęść Boże Dobry wieczór szczęść Boże Panie pośle czy dzisiaj na oficjalne wyniki czekał pan ze spokojem czy jednak była pewna doza tego niepokoju że sondażownie mogły się pomylić Nie był niepokój ale nie było to związane z pomyłką, tylko z czymś dużo głębszym, z czymś, z czym mieliśmy do czynienia przy wyborach samorządowych. To na pewno nie była pomyłka. Na szczęście skończyło się dobrze, jest zwycięstwo, jest nowy prezydent elekt. Mhm. Pan był jedną z osób współodpowiedzialnych za kampanię wyborczą, i teraz mam takie pytanie. Czy pan wie, kto to mógł powiedzieć? To była jedna od 1995 roku tak dobrej kampanii. Nie było. Wie pan, kto to powiedział? Gdybym miał strzelać, powiedziałbym, że któryś z kandydatów z 1995 roku, czyli albo. Aleksander Kwaśniewski albo Alek Wałęsa. To ten pierwszy. Aleksander Kwaśniewski, no to już przeciwnik mm, polityczny. Yy, Oczywiście jego była lepsza, tak? Tak, <grym> tak. tak, tak. I jeszcze tak. dzisiaj sobie <grym> przypisał, że niektóre pomysły były zaczerpnięte, <grym> ale to znaczy to miało wy, <grym> wydźwięk pozytywny, prawda? I, I chwalił tę kampanię. Panie pośle, co było najmocniejszym punktem tej kampanii? Kampanii, która no, nie była łatwa, no ale okazała się skuteczna. Oczywiście w mojej ocenie był, była wielka energia i entuzjazm, e, którą, e, i nadzieja, którą udało się wzbudzić wokół e, kandydatury. Oczywiście to było możliwe dlatego, e, że Bronisław Komorowski, i jego prezydentura były bardzo słabe, wręcz beznadziejne. To była prezydentura antyspołeczna. Prezydent Komorowski był prezydentem mainstreamu i establishmentu, a nie wszystkich. E, Polaków i to nałożyło się I, i to właśnie dzięki temu można było prowadzić kampanię, która zmobilizowała dziesiątki lub nawet setki tysięcy wolontariuszy i osób, które pomagały w kampanii i za to serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się w tę kampanię zaangażowali, bo bez tego byłoby to niemożliwe. Ale proszę pana, pana zdaniem, co się stało jeszcze w listopadzie? Pracownia Milward Brown Opublikowała sondaż. To było kilka dni, właściwie 13 dni po ogłoszeniu przez Jarosława Kaczyńskiego, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta e, będzie Andrzej Duda. I w ten czas podano taki oto sondaż. E, Bronisław Komorowski, 61% poparcia. Andrzej Duda, pamięta pani, ile było? 7? 17. 7, a 17? 12 było w TNS-ie. Nawet mm. wywiesiłem go sobie wtedy w biurze prasowym na tablicy i powiedziałem, że. Do tych sondażowni, będziecie się wstydzić tego wyniku. No i pewnie się wstydzą. Na to się nałożyło kilka czynników. Pierwszy z nich jest taki, że to kampania wyborcza jest momentem, kiedy prezydent jest rozliczany. Wiele mediów nie rozliczało prezydenta, dlatego że traktowało go jako, że głowa państwa jest pod pewnym parasolem ochronnym. I kiedy nie przyszło do formalnych... Nie, 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 nie każda Ale nie, oczywiście no, Lech Kaczyński był, świętej pęci prezydent Lech Kaczyński był brutalnie atakowany i wobec niego nie było żadnej taryfy ulgowej, ale Bronisław Komorowski miał nad sobą parasol ochronny i to w pewnej mierze skończyło się w kampanii wyborczej, bo my przeszliśmy jako sztab Andrzeja Dudy do rozliczania Bronisława Komorowskiego z jego dokonania, a raczej braku dokonań i z jego obietnic. Więc to był pierwszy czynnik. Drugi czynnik był taki, że te sondaże, były po prostu elementem gry politycznej. Rządowy Cebos utrzymywał pana Bronisława Komorowskiego w dobrym nastroju, ale jestem przekonany, że to nie były nastroje, które oddawały to, co dzieje się naprawdę w polskim społeczeństwie, więc to były dwa ważne czynniki. Do tego, do tego doszła sprawna kampania, za którą którą bardzo dobrze poprowadziła pani prezes Beata Szydło i to dzięki, niej, to dzięki niej było coś, co się wcześniej na prawicy nie zdarzało. To Zaczy znaczy zdaniem... zgoda mhm. w sztabie i ciężka praca, bo jak ja sobie przypomnę poprzednie sztaby w wyborach prezydenckich, to tam na wyścigi biegali do mediów i mówili, to mój pomysł, to mój pomysł, ja jestem genialny, przegraliśmy wybory, ale ja jestem geniuszem, wymyśliłem tyle i tyle pomysłów, jestem lepszy od tego w sztabie, obok i tego udało się uniknąć i to dzięki, e, dzięki była cieszyło jej się należą podziękowania. Dziękuję rozmawiania z panią prezes y, podczas wyboru wieczor, y, wybor, wieczoru wyborczego właśnie też podkreślała to, że był zgrany zespół, że nie było rywalizacji, nie było gwiazd. Jedna gwiazda, którą był Andrzej Duda. I rzeczywiście no to. praca. Tak, ale to też jest dobra, dobry prognostyk dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby w kampanii a, jesiennej no też tej rywalizacji niezdrowej między poszczególnymi posłami nie było, jaką bardzo często niestety możemy obserwować. No oczywiście wszyscy muszą wiedzieć, że listy muszą być silne. O tym zawsze mówi pan premier Kaczyński, że zwyciężymy wtedy, kiedy listy będą najmocniejsze z możliwych. To musi być naszą siłą. Ta praca, ta zdrowa rywalizacja wewnątrz list powinna być naszą siłą, a nie, a nie na odwrót. Zresztą ja mam nadzieję, że te wybory są tak blisko siebie, wybory prezydenckie i wybory parlamentarne, że one wpłyną, że, ten, że to zwycięstwo prezydenta Dudy wpłynie na e, zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy Pani, w, w wyborach pan, parlamentarnych. Może być efekt właśnie odwrotny, skoro tak, prezydentem jest przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, to będzie taka kampania prowadzona przez media mainstreamowe Bardzo... odwrotna. No przecież już mają e, prezydenta, to teraz jeszcze chcą premiera, więc no. trzeba podzielić Bardzo... władzę, żeby była kontrola demokratyczna nad państwem. Panie redaktorze, że bardzo łatwo przeprowadzić kampanię przypominającą słowa i zwizualizować Polakom, to przy, y, przypomnieć słowa y, polityków platformy obywatelskiej sprzed pięciu lat gdzie głównym argumentem za głosowaniem za Bronisławem Komorowskim było to, że wywodzi się z obozu, który ma władzę y, w Sejmie, ma rząd, i teraz musi mieć prezydenta, bo wreszcie będzie mógł reformować kraj. I my przypomnimy te słowa. Polityków Platformy Obywatelskiej, no i, e, i właśnie do tego będziemy przekonywali. Jeżeli Polacy powiedzieli dość, powiedzieli, że chcą zmiany, bo dwie trzecie Polaków w pierwszej turze tak powiedziało, to jestem przekonany, że Polacy będą konsekwentni i w wyborach parlamentarnych powiedzą po raz drugi zmiana. Skoro powiedzieli w wyborach prezydenckich A, to powiedzą, mam nadzieję, w wyborach parlamentarnych B, ale do tego. Potrzebna jest ciężka praca, potrzebna jest pokora. Tu nie może być mowy o, o, o tym, żeby ktokolwiek osiadł na laurach. Tu musi być naprawdę ciężka praca, musi być zgoda, musi być. I tylko to może przynieść sukces. Tak. Pana zdaniem, co przesądził o tym, że w drugiej turze wygrał po raz drugi zresztą Andrzej Duda? Czy to są te głosy wyborców? Paweł Kukiza, czy one rzeczywiście zdecydowały, no bo też jest większa frekwencja, tak? Niż to przesądziło kilka czynników. Większy, o tak. 6% większa frekwencja, to, to jest spory skok. To się raczej nie zdarzało w ostatnich Właśnie. wyborach, bo w 2010 była praktycznie taka sama w pierwszej i drugiej turze. W 2005 podobnie. Nałożyło się kilka czynników. Pierwszy to chęć zmiany. E, drugi czynnik to całkowity Całkowicie źle odczytane emocje społeczne w obozie Platformy Obywatelskiej. Ja to mówiłem już po pierwszej debacie, że niejaki Michał Kamiński, który w 2007 roku prowadząc kampanię wyborczą, prowadził ją pod takimi hasłami jak kampanię wyborczą z 2005 roku, a nie odczytał tego że Polska się zmieniła, że Polska 2005 roku to jest już inna Polska niż ta z 2007 roku i wtedy on całkowicie przestrzelił eee, i teraz prowadząc tą kampanię wyborczą w Platformie Obywatelskiej w 2015 roku straszył Prawem i Sprawiedliwością tak jak byłby rok 2011. To się sprawdziło w 2011, tylko Polska dziś w 2015 Polacy są, to, to, to jest już inna Polska i ja to mówiłem przed drugą turą Wyborów y, i to się sprawdziło. I to też się nie sprawdzi Pana zdaniem na jesieni? Trzecia, I jeszcze trzecia, tak, i jeszcze trzeci element. Y, y, otóż straszenie prawem i sprawiedliwością y, jest śmieszne. Ale w kabaretach, bo to kabarety już są robione o tym, jak Platforma Obywatelska Straszy Prawem i Sprawiedliwością, ale Polacy już tego nie kupują, nie chcą tego, żeby po ośmiu latach rządów nieudolnych politycy koalicji wychodzili i palcem pokazywali, że wszystkiemu winna jest opozycja. To już jest po prostu śmieszne, to jest żenujące, więc wydaje mi się, że te trzy czynniki. Ale ten nie będzie wykorzystywany ten model. Hmm... Jakby sprawowania rządu, który nas czeka już za kilka miesięcy, właściwie od 6 sierpnia Andrzej Duda obejmie urząd i przez trzy miesiące prawdopodobnie będzie no rządził, będzie kohabitacja, będzie współrządzenie z, z rządem Ewy Kopacz. Czy ten okres nie będzie wykorzystywany właśnie do ataku na prezydenta, że jednak jest prezydentem konfliktowym? Czy się nie powtórzy ta sytuacja z lat 2007-2010, kiedy no. Na konflikcie, na konflikcie z Lechem Kaczyńskim była budowana pozycja Platformy Obywatelskiej. Bierzemy oczywiście to pod uwagę. Już druga część wystąpienia pana Bronisława Komorowskiego pokazała to, że my będziemy jako partia opozycyjna, ale też prezydent Duda, będą brutalnie atakowani. Przecież to, co mówił Bronisław Komorowski w drugiej części wystąpienia, to było praktycznie to, co mówił przez całą kampanię. To była Agresja, to była arogancja, to była buta, tylko przez to, panie redaktorze, właśnie Bronisław Komorowski przegrał. I ja jestem przekonany, że to, co zadziałało, bo to działało, niestety, musimy to przyznać, to ta, ten przemysł pogardy działał. Kilka lat temu działał, ale teraz ten przemysł pogardy już nie dał im zwycięstwa, dlatego że są zupełnie inne nastroje społeczne i, pani... i, i mam nadzieję, że to już nie będzie działało. I my, z... Ale my jesteśmy, panie redaktorze, na to przygotowani, my to analizujemy, dostrzegamy to i słusznie pan to zauważył. Panie, myślę, zwycięstwa nie dał, ale jednak to jest 48, ponad 48%, 5 112 się, tysięcy ludzi oddało głos na Komorowskiego i to są ludzie z dużych miast. E, którzy to są w, też często ludzie, którzy oglądają mainstreamowe media. No, a to właśnie ta nienawiść, się toczy, ta nienawiść e, od, tak. idzie falą w, przez te media. No. Byłem tutaj przecież u pana redaktora po tym programie, gdzie w, w, wyszedłem z programu Komorows Komorowski Info. Po tym, jak w ogóle nie transmitowano konferencji prasowych Andrzeja Dudy, i przecież wszyscy widzieliśmy tą nachalną propagandę. Tylko wie, wie pan, panie redaktorze, co jest budujące? Budujące jest to, że kiedy w 2000, bodajże 2011 roku Donald Tusk mówił, że wybory w Polsce rozstrzygają się między 19 godziną a 20, .00. miał tu na myśli trzy najważniejsze serwisy tych mainstreamowych mediów, to wtedy była to prawda. No tak, a ale teraz, teraz już nie jest to, to już nie jest prawda, bo jest, jest bo jest internet, bo również jest telewizja Trwam na multipleksie, bo, bo, bo Prawo i Sprawiedliwość i organizacje współpracujące potrafiły świetnie wykorzystać, e, świetnie potrafiły wykorzystać spotkania z mieszkańcami, spotkania z Polakami. Te 250 spotkań. Andrzeja Dudy w powiatach, to już nie jest ta sama rzeczywistość, na pewno nie ta sama rzeczywistość medialna. Więc dziś pewnie Donald Tusk wie, że te wybory już się nie rozstrzygają między 19 a 20. A ja postawię tezę, że następne wybory, nie mówię tu o parlamentarnych, mhm. mówię tu o prezydenckich za 5 lat to te główne telewizje mainstreamowe będą mogły marzyć tylko o tym, co było pięć lat wcześniej. No ale jednak no, na, antenie tych tele, tak, na antenie tych telewizji, między innymi w jednym z programów w telewizji publicznej, m, dokonuje się no, niesamowita manipulacja, kiedy telewizja publiczna, utrzymywana z pieniędzy m, wszystkich obywateli tak naprawdę, organizuje, m, produkuje program, m, prowadzącym jest pan Lis, gdzie zapraszani są m, trzej Zwolennicy pana komorskiego, w którym jeden z nich no, mówi rzeczy wręcz szokujące, prawda? I to jeszcze nie wprost. No, o kandydacie, tylko o. Atakują podle rodzinę i atakując córkę tych programów było więcej. No, każdy, kto oglądał telewizję publiczną, widział poziom manipulacji i poziom takiej nachalnej propagandy, ale na szczęście Polacy tego. Nie zaakceptowali, mówiąc kolokwialnie, tego nie kupili i to jest budujące. I yy, ze strony Platformy Obywatelskiej yy, jakby nie powstrzymano tego, tej niechęci wobec Andrzeja Dudy. Yy, Rozmaite są komentarze po, wczorajszym, yy, po wczorajszej wygranej. Jeden z polityków Platformy, Janusz Lewandowski mówi, że Polacy wybrali dobrze opakowany produkt wyborczy, który jest teraz moim prezydentem. Jednak trudno tą porażkę z klasą przyjąć, wydaje się. No niestety, politycy platformy pokazują całkowity brak klasy. Nie po raz pierwszy. Dlatego to, co pan powiedział, my spodziewamy się brutalnych ataków, jesteśmy na nie gotowi, jesteśmy e, przygotowani. E, tylko, że mam wrażenie, że ten obój rządzący nie wyciągnął wniosków. Oni dalej idą w tą arogancję, oni dalej idą w tą pychę, a to przecież dało im porażkę. Tam nie ma żadnej refleksji, tam jest yy, mówienie. Ja, na przykład słyszałem pana Szeinfelda. Niech pan sobie wyobraził, on kilka godzin po przegranej mówił, że wygrał słabszy kandydat. I porównywał to do zawodów sportowych. No przecież ci ludzie nie rozumieją demokracji. Panie redaktorze, oni nie rozumieją demokracji. No oni się... porównując do zawodów sportowych po prostu nie rozumieją demokracji. Wspierająca Bronisława Komorowskiego pani reżyser Agnieszka Holland w jednym z wywiadów mówi, Andrzej Duda jest nikim. Takim jest prezydent Bronisław Komorowski, który przegrał z nikim. Ja bym nie chciał w ten sposób rozmawiać, naprawdę. No, bądźmy ponad to. i Ja rozumiem, że pan redaktor musi to przy, dla, 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 dla rzetelności no przy, przy, przypominać i no mówić. To jest tak cytat, że, że, że e, tak, ale nie, nie, muszę coś nie, takiego... Tak, ja, ja to rozumiem, ale nie tak. e, ale bądźmy ponad to e, i pokazujmy klasę i myślę, że tak właśnie w taki sposób e, zwyciężymy. Mnie na przykład bardzo się podobało, jak e, Pan redaktor pewnie to pamięta, jak Donald Tusk powiedział te brutalne słowa o moherowych beretach, o moherowej koalicji. Mm -hmm. I mnie się podobało, jak wtedy ojciec, dyrektor, pokazał te małe. Takie moherowe bereciki i z uśmiechem odpowiedział e, Donaldowi Tuskowi. Właśnie w taki sposób myślę, to że trzeba im Panie odpowiadać. Proszę, wróćmy na chwilę tak się, tak do, do, do wczorajszego wyboru. No nie mogę nic zapytać, dlaczego nie było Jarosława Kaczyńskiego pierwsze zwycięstwo od 10 lat. Realne zwycięstwo i nie ma prezesa partii. Zresztą nie. zwycięstwo kandydata, którego sam mhm. zgłosił, przedstawił. Po pierwsze to nie było pierwsze zwycięstwo, bo my zwyciężyliśmy w wyborach samorządowych. No tak, ale generalnie rządzi platforma, ja mówię no tak. o realnym zwycięstwie, które daje władzę. Zwyciężyliśmy w wyborach samorządowych, teraz zwyciężyliśmy w prezydenckich i mówił to już Joachim Brudziński oficjalnie. Mogę tylko powtórzyć, za naszym szefem struktur, że pan premier Kaczyński był na jasnej górze i tam się po prostu tam się modlił i to była, to była przyczyna. No tak, e, ja rozumiem, że, no, że to jest bardzo szlachetnie i wspaniale być na jasnej górze, modlić się, powierzać sprawy ojczyzny. Ale jednak taki wieczór jest e, jeden w swoim rodzaju wygrana, wygrana w wyborach prezydenckich. No to każdy tym może. bardziej każdy, powinno ka, każdy się ka, każdy towarzyszyć swemu kandydatowi. Każdy ma każdy ma prawo do, do tego, żeby przeżywać to tak, jak chce, a chyba sam pan redaktor to przyznał, że to jest. E, to jest świetny, to jest świetny pomysł, jak spędzić dzień wyborczy, czy wieczór wyborczy. Nie ma nic lepszego niż zawierzyć sprawy ojczyzny, czy swoje sprawy matce boskiej i no to chyba nie ma co w ogóle, w ogóle tego roztrząsać. Tak mi się Panie wydaje. Proszę, Kto będziesz w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy? Jest wiele spekulacji, które pojawiają się w mediach, ale chciałbym bardzo stanowczo powiedzieć, że to są tylko i wyłącznie spekulacje, że nie było takich rozmów. Pan prezydent Duda robił wszystko w kampanii, żeby, żeby wybory wygrać. Dziś ciężko pracował. Był już o siódmej rano, rozdawał kawę, dziękował Polakom za głosy. Później złożył kwiaty o godzinie 12 z okazji rocznicy śmierci rotmistrza. Pileckiego, później pojechał na Jasną Górę, a później na Wawel i przyjdzie odpowiedni moment, i wtedy pan prezydent przedstawi skład swojej kancelarii. Pan, bardzo dobrą szefową sztabu wyborczego była pani prezes Beata Szydło. Czy równie y, ja, ja dobrym nie, szefem kancelarii prezydenta byłaby pani Beata Szydło? Nie chciałbym prezydentowi w żaden sposób podpowiadać ani nic y, sugerować. To pierwszy obywatel, to prezydent przedstawi. Kancelarię zrobi to w odpowiednim momencie i tu się naprawdę nie ma co ekscytować sprawami personalnymi. Jestem przekonany, że to będą dobre wybory. Przed nami wybory parlamentarne. Skupmy się na tym, żeby obóz zjednoczonej prawicy wygrał i żebyśmy mogli zmieniać, zmieniać Polskę, a my, niestety o tych personaliach, słyszymy od nieprzychylnych nam e, ludzi z nieprzychylnych mediów. Wie pan, panie redaktorze, po co oni robią, oni to suflują, oni podrzucają te nazwiska po to, żeby nas skłócać. Nie daj, i, I ja bym chciał do wszystkich zaapelować, nie słuchajmy tych podszeptywaczy, tych, którzy będą w gazecie wyborczej. Zobaczy pan, Ale idę pani, w zakład, panie, panie redaktorze, idę w funkcja. zakład. Jutro gazeta wyborcza napisze, kto będzie w kancelarii. Wie pan, po co oni to robią? Bo Ale chcą... To oni to mają Twoje chcą swoje interesy? Chcą nas skłócić. E, panie Pośle, nie, nie no, zajmujmy osoba, się. Osoba, szef kancelarii, prezydenta jest bardzo ważna e, postać, osoba w państwie, bardzo ważny urząd, więc dlatego dziennikarze to też pytają. To jest oczywiście to jest osobista decyzja, tak wynika sprawa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i w odpowiednim momencie pan prezydent Duda przedstawi taką osobę. Przypomnijmy, Andrzej Duda prezydentem rozpocznie urzędowanie 6 sierpnia. Do tego czasu jest prezydentem elektem. Od 6 sierpnia będziemy mogli wszyscy jako Polacy rozliczać prezydenta Andrzeja Dudy z tego jakim jest prezydentem, jak wypełni obietnice. Ja wierzę, że będzie je wypełniał wzorowo. No, ale ja rozumiem, że pan prezydent rozpoczynając urzędowanie już powinien mieć zaplecze zbudowane wokół siebie swoich najbliższych współpracowników, a inne pytanie, a Jaki będzie pierwszy cel zagranicznej podróży pana prezydenta? Jak pan sądzi, dokąd prezydent będzie to, to, to już jest pewne. Zostały podane dwa miejsca. Mm -hmm. Nie wiem w jakiej kolejności. To jest Waszyngton i e, Bruksela. Bruksela dlatego, że to jest siedziba Unii Europejskiej i NATO. Mm -hmm. Waszyngton, e, Stany Zjednoczone. To jest nasz główny sojusznik Stany Zjednoczone. Nie wiem w jakiej kolejności, bo tego, tego pan prezydent nie powiedział, elektowi, ale powiedział Waszyngton i Bruksela pierwsze dwa Ale Prezydentowi elektowi Dudzie pogratulował Władimir Putin. Ucieszyło to pana? No, to jest, myślę, rzecz oczywista, że. Prezydenci, że prezydenci wysyłają noty mhm. gratulacyjne. Myślę, że to nie ma nic, że nie ma w tym nic dziwnego. Panie pośle, dziękuję za rozmowę. Czas naszego programu dobiegł końca. Z Panem Bogiem. Naszym gościem przypomnę, był poseł Marcin Mastalerek, rzecznik prasowy klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo panu posłowi. Dziękuję, Panem dziękuję Panem Państwu za uwagę. Kolejny polski punkt widzenia już jutro rozpoczynamy godzina 21.40. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Dziękuję.